Panie Marszałku, Wysoka Izbo, w imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość przedstawiam stanowisko w sprawie rządowego projektu ustawy o odpadach zawartych w drukach 456 i 853. Projekt dotyczy zasad postępowania z odpadami, zgodnie z którymi ma zostać zapewniona ochrona życia i zdrowia ludzi oraz ochrona środowiska przed różnego rodzaju zanieczyszczeniem czy skażeniem z uwzględnieniem zasady zrównoważonego rozwoju. Stanowi też transpozycję postanowień dyrektywy ramowej, choć uchyla obowiązującą ustawę, to w części powiela dotychczas obowiązujące przepisy. W sposób szczególny ma zapobiec powstawaniu odpadów, ograniczeniu ilości wytwarzanych odpadów, zmniejszenia negatywnego oddziaływania na środowisko, a także przygotowaniu do ponownego ich użycia i wykorzystania. Rządowy projekt ustawy zawarty w druku 456 był procedowany w powołanej podkomisji, której sprawozdanie zostało przyjęte na posiedzeniu w dniu 8 listopada bieżącego roku, a dzisiaj zaprezentowane przez posła sprawozdawcę, posła Tadeusza Arkita. Podczas posiedzeń podkomisji i komisji do projektu rządowego zostało wniesionych szereg poprawek zmieniających pierwotne zapisy. Jednak wprowadzone zmiany nie spełniły oczekiwań środowisk, które podczas pierwszych posiedzeń podkomisji oraz w trakcie prac nad projektem zgłaszały uzasadnione propozycje zmian w poszczególnych artykułach projektu ustawy. Należy podkreślić, że odrzucono większość zgłoszonych uwag i propozycji środowisk gospodarczych czy organizacji pozarządowych, realizując z góry założone tezy zbieżne z zapisami dyrektywy ramowej i innych dyrektyw unijnych, bez uwzględnienia możliwości wykorzystania odstępstw, które dopuszcza Komisja Europejska, a które mogłyby ułatwić działalność polskim przedsiębiorcom. Kierowano się zasadą, że jeśli zgłaszana poprawka nie jest zbieżna z przedłożeniem rządowym, to jest zła i należy ją odrzucić. W tym miejscu nasuwa się pytanie o sens deklaracji gotowości do dyskusji ze strony koalicji rządzącej, zarówno z opozycją, jak i z przedstawicielami organizacji pozarządowych. Dlatego proponowane w projekcie ustawy zmiany w wielu przypadkach utrudnią funkcjonowanie poszczególnych branż przez nadmierną biurokrację. Konieczność prowadzenia ewidencji, na przykład w przypadku złomu, zrównującą ją tym samym z odpadami niebezpiecznymi, wydaje się być konkretnym przykładem zgłaszanym przez stronę społeczną jako niekorzystne rozwiązanie. Zmiany w obszarze pozwoleń na składowanie i przetwarzanie, które utracą ważność po wejściu w życie ustawy i potrzeba uzyskania na przestrzeni 2 lat nowych przy jednoczesnym uzyskaniu kolejnych decyzji środowiskowych budzi uzasadnione obawy i sprzeciw. Wykreowane zostaną w ten sposób kolejne dodatkowe obciążenia dla poszczególnych urzędów administracji państwowej, nie gwarantujące sprawnego wdrożenia ustawy, a powodujące konkretne kłopoty dla firm objętych ustawą w tym kształcie oraz dodatkowe koszty. Uzasadnione są więc obawy, iż powyższe zmiany wpłyną niekorzystnie na naszą gospodarkę, kreując dodatkowe obszary dla nowych graczy rynku, którzy mogą zagrozić naszym krajowym przedsiębiorcom. Kolejnym przykładem budzącym wątpliwości jest na przykład zakończenie zapisu w artykule 6 ustęp 6, końcowy wers, cytuję, lub gdy istniejące nie mają wolnych mocy przerobowych. W naszej ocenie zapis ten może dopuszczać różnego rodzaju, w cudzysłowie, kombinacje pomiędzy właścicielami podmiotów gospodarczych, którzy na przykład nastawiają się wyłącznie na określony rodzaj odpadów, a tym samym nie poprawi bezpieczeństwa w obrocie odpadami, co stanowi jedną z idei zawartej w dyrektywie ramowej. Również w artykule 21 ustęp 2 dopuszcza się mieszanie odpadów niebezpiecznych z innymi, co w kontekście szczątków ludzkich, które są zakwalifikowane jako zakaźne, budzi sprzeciw, ponieważ godzi w zasadę okazywania szacunku dla szczątków ludzkich, jest sprzeczne z zapisem w ustawie o cmentarzach i chowaniu zmarłych. Kolejna wątpliwość to artykuł 95 ustęp 4, będący w sprzeczności z zapisami ustępu 2 i 3, a dopuszczenie innych metod niż spalanie nie spowoduje, że odpady przestaną być odpadami zakaźnymi, nie będą stanowić zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi. Ustawa w swych założeniach ma służyć poprawie ochrony życia i zdrowia, a rozwiązania te nie będą temu w pełni służyć, a wręcz noszą znamiona uprzywilejowania innych podmiotów gospodarczych. Wprowadzono zapis w artykule 170, który budzi poważne nasze zastrzeżenia co do jego zgodności z Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej, a na pewno ograniczy możliwość wpływu obywateli na wydawanie decyzji dla instalacji unieszkodliwiających odpady w inny sposób niż spalanie. Szczególnie istotne wydaje się niedookreślenie odległości lokalizacji instalacji do unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych w stosunku do osiedli mieszkaniowych i zakładów spożywczych.
Przedstawione przykłady stanowią uzasadnienie dla stanowiska klubu Prawo i Sprawiedliwość. W sytuacji, gdy w ustawie nie zostały uwzględnione proponowane przez stronę społeczną oraz środowiska związane z odpadami zapisy wypełniające dyrektywę ramową, to jest ochrona życia i zdrowia, negatywne oddziaływanie na środowisko, ograniczenie powstawania odpadów, ale też uwzględniające nasze lokalne uwarunkowania i możliwości wprowadzenia korzystnych odstępstw ułatwiających działalność gospodarczą w tym obszarze polskim firmom, Klub Prawo i Sprawiedliwość nie poprze tej ustawy. Dziękuję. Dziękuję.